Mega, zostanie ze mną na pewno na dłużej. A powiedzieć. co to jest? Jaką maski kolagenowe, płatki pod oczy. Maski? Nie wiem, co ja z tymi maskami kazać. Są. Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dla tych, którzy są tutaj nowi, ja mam na imię Ola i zapraszam Was na projekt Enko. Cała moja torba tu przygotowana, wszystkich śmieci. I wiecie co? To jest chyba, nie wiem, opakowania z 3 miesięcy, więc nie będę przedłużać. Trochę tego jest, trochę jest innych rzeczy niż pokazywałam w poprzednich dękach, ale ja bardzo często używam tych samych kosmetyków. Kosmetyków, które się u mnie sprawdzają i u mojej rodziny również, bo są tu też żele myjące, ale większość produktów użyłam sama, więc chciałabym Wam je teraz pokazać. Zaczynając od tego, co tutaj jest na początku, są 3 szampony Batiste i ja już o tych szamponach tyle mówiłam. Ten oryginalny, w wersji oryginalnej sprawdza się u mnie naprawdę bardzo dobrze. Ostatnio Wam mówiłam, że nie jestem pewna, jak się te szampony zachowują przy takich ciemniejszych włosach, jeśli chodzi o talk. Wyczesywanie jest bardzo łatwe. Ja jestem zadowolona z tych szamponów, nie zamienię raczej na żaden inny. Okazjonalnie trafiają się w bardzo dobrych cenach tutaj w UK w Aldi, gdzie kosztuje taka duża puszka, znaczy duża, ona jest w pojemności 200 ml, więc chyba połowa tej największej, ale te właśnie 200 ml kosztują funta 50, więc ja wtedy zaopatruję się w większą ilość. I tak naprawdę w cenie jednego takiego kupionego w Butcie mam tutaj 2 w Aldi. I tak, teraz będą mydła. Jedno to firmy Yop, takie dla dzieci. To jest 94% składników pochodzenia naturalnego oraz o niskim stopniu przetworzenia. Nie wiem do końca, co to znaczy. Wiecie co, nie znam się aż tak bardzo na kosmetykach, ale kupiłam to mydło z myślą o Oliverze, który ma dosyć suchą skórę dłoni i do tego ma atopowe zapalenie skóry, co jest związane z egzemą. Więc teraz w tym okresie zimowym bardzo często, kiedy ma jeszcze zimne dłonie, dochodzi do tego, że skóra mu zaczyna pękać po prostu na dłoniach. Stosujemy różne kremy od dermatologa, one pomagają, owszem, ale chciałam wybrać dla niego jakieś mydło, które będzie łagodniejsze i przede wszystkim nie będzie narzekał, że go szczypie przy myciu, więc takie mydła antybakteryjne, typowe na alkoholu, na bazie alkoholowej nie są zdecydowanie dla niego. Myślałam, że to będzie łagodniejsze i będzie lepiej dla niego działało. Niestety Oliver narzekał i później to mydło się przeniosło do kuchni. Teraz kupiłam mu na zamianę z firmy Simple i on jest z rumiankiem, więc jest naprawdę bardzo łagodny. Jest też bezzapachowy i Oliverowi to bardziej odpowiada. Ale ja ogólnie, wiecie, lubię te mydła Yolk, fajne opakowania, na pewno przemawiają do dzieci, ale no nie są dla nas i powiedzmy w tej samej cenie moglibyśmy mieć 2 inne mydła, które będą się sprawdzały u nas lepiej. Kolejne mydło Method, uwielbiam za zapach przede wszystkim, ale znowuż jest bardzo dosyć mocno perfumowane, alkoholowe. Mi to bardzo przypomina zapach taki wakacyjny, cytrusowy, ale jest bardzo trudny do opisania, więc nie wiem, jeśli będziecie mieli okazję, powąchajcie sobie, zakochacie się w tym zapachu. Mydło jest super, my nie mamy żadnych problemów z dłońmi oprócz Olivera, więc u nas wszystkich się sprawdza. Warto przetestować. To jest firma Method, troszeczkę droższa, ale no warto, chociażby ze względu na ten zapach. Tutaj mam kolejne mydło firmy Method. To akurat chcieliśmy spróbować mydła po prostu w piance. Aplikacja jest bardzo fajna, bardzo prosta, ale to mydło nie jest aż tak wydajne jak to żelowe z tych firm i jest bardzo drogie, więc ja myślę, że do niego nie wrócimy. Po prostu myślę, że ta konsystencja mydła w pianie nam po prostu nie odpowiada. Spływa nam to z rąk, już się pieni, więc bardziej się pienić nie będzie. Do tego tutaj, wiecie, końcówka, która jest dosyć płynna i już nie chce się po prostu aplikować z tego aplikatora przez tą pompkę. Nie wiem, chcieliśmy spróbować czegoś nowego, po prostu spróbowaliśmy i do tego mydła nie wrócimy. Teraz tutaj mam 2 produkty do mycia.
Są to żele Baileys & Harding, takiej firmy, która jest produkowana tutaj na potrzeby sieci marketów Sainsbury's. Ja bardzo tych żeli nie lubię, dostaję je co roku od Świętego Mikołaja. No nie mam odwagi się przyznać, że te żele mi po prostu nie odpowiadają. Przyjmuję prezent co roku od tej samej osoby i no po prostu nie odpowiadają mi te żele. Konsystencja tego żelu jest tak galaretowata, że po nałożeniu na wilgotne dłonie ona od razu spływa, więc raz, że są mało wydajne, bardzo słabo się pienią, nie są to żele dla mnie zdecydowanie. Nie wiem, może ktoś kiedyś mojemu Mikołajowi może powiedzieć, żeby przestał to kupować? Nie jest to Martin. Gdyby był to Martin, to bym zdecydowanie się odezwała, ale nie. Teraz dwa żele firmy Redox. Też już je pokazywałam wcześniej. Fajne mają te haczyki. One się u nas bardzo dobrze sprawdzają. Można je sobie powiesić gdzieś tam na prysznicu z dala od dzieci, więc będą jeszcze bardziej wydajniejsze. Fajnie pachną. Ten jest męski. Bardzo lubię te męskie zapachy. U nas się sprawdzają, wszyscy je lubimy. Nie ma się co na ich temat rozgadywać. Konsystencja wszystko nam odpowiada. Może trochę mniej z nawilżeniem, ale teraz zakupiłam firmy Dove, który jest również do skóry takiej już, wiecie, troszeczkę starszej. I zobaczymy, jak to tam będzie z tym nawilżaniem. Dam Wam znać. Teraz mam dwa szampony. Szampon i odżywkę. I to jest L'Oreal Paris Elvif Dream Length. I ja kupiłam to, zainteresowana tym, że dziewczyny dostały te szampony w PR-owych paczkach kiedyś na YouTubie jakiś czas temu i stwierdziłam, że no ja takiej paczki oczywiście nie dostanę, ale chciałam je przetestować, przepróbować i powiedzieć Wam, jak się sprawdzają. U mnie się absolutnie nie sprawdziły, wysuszały moją głowę. Odżywka jest ok, ja też używałam najpierw odżywkę, później myłam i później znowu odżywka, więc tą metodą OMO. Odżywka ok, szamponu raczej bym nie kupiła. Wiecie, jakoś nie zauważyłam szczególnej zmiany po prostu na moich włosach. Raz, że się bardzo puszyły, wysuszały je jeszcze bardziej. No, nie tego bym oczekiwała od szamponu, który ma działać, wiecie, no nie wiem, naprawczo i obiecuje tutaj producent cuda. Więc ja ich na pewno drugi raz nie zakupię i być może kolejnym razem się po prostu nie skuszę na coś, co jest w PR-owej paczce wysłane do innych youtuberek. Ale nieważne. Tutaj jeszcze coś do włosów. Mam Philip Kingsley i jest to Elasticizer. Jest to taka jakby też odżywka, którą się stosuje przed myciem. Bardzo fajnie działa, bardzo ujarzmia nasze włosy, przestają się puszyć, są bardziej wygładzone, bardziej napłyszczone. Naprawdę mega produkt, ale jest drogi, więc jeśli macie okazję, Philip Kingsley robi właśnie w takich małych próbkach, małe opakowania. To wystarcza na bardzo długo, bo wystarczy odrobina tego produktu, żeby nałożyć na nasze włosy i później spłukać. Działanie jest naprawdę ekstra, więc ja polecam, warto wypróbować, na pewno kupię jeszcze jedno opakowanie, jak tylko natrafię na promocję oczywiście. Teraz tutaj mam maskę, którą uwielbiałam i to jest maska z Perfekty. Bardzo się cieszę, że w końcu firma albo Perfekta, bo ja wszystkie maski Perfekty bardzo lubię, te w saszetkach. Mam tutaj jedną nawet w torbie, która mnie bardzo zaskoczyła, ale o tym za chwilę. Bardzo się cieszę, że właśnie firma zdecydowała się robić maski w tubkach, aniżeli tylko w saszetkach. Fajne rozwiązanie, starcza na długo i to jest kompleks C, ceramidy biomimetyczne. Bardzo fajnie działa, nawilżająco ta maska. Jest z witaminą C, 20%, wyrównuje koloryt, poprawia napięcie, ujędrnienie i to jest maska na twarz, szyję i dekolt. Bardzo fajnie się sprawdza. Ja ją nakładałam na wieczór w bardzo dużej ilości i po prostu zostawiałam ją do samego rana. Tutaj producent mówi, żeby później nadmiar, potem jak już nam trochę wsiąknie, można albo zebrać, albo ewentualnie wklepać, żeby nadmiar po prostu wsiąknął, żeby to jeszcze rozłożyć. Ale ja używałam jako kremu, bardzo dobrze się sprawdzała. Widziałam różnicę rano, naprawdę twarz była taka bardzo odświeżona. Ujędrniona, nawet bym powiedziała, że z lekkim blaskiem, więc wstajemy wyglądając rześko.
Zdecydowanie polecam. Jeśli będę miała naprawdę okazję kupić, muszę zobaczyć, czy jest u nas w polskim sklepie. Nie będzie mi się opłacało już zamawiać z Polski, bo wiadomo, ceny cła są teraz makabryczne. Podobno przy zamówieniu wyższym niż 39 funtów dochodzi tutaj cło na granicy i jeszcze z tego, co się orientuję, to firmy kurierskie i poczta naliczają sobie za całą taką papierkową robotę przy wypełnianiu deklaracji i chyba taka najniższa opłata to jest właśnie z Royal Mail i wynosi 11 funtów. Kolejny produkt, który chcę Wam pokazać, są to płatki kolagenowe takie pod oczy. I co mnie zdziwiło, spodziewałam się bardziej takich płatków silikonowych, które są jeszcze w takim opakowaniu z płynem, które można sobie ewentualnie tutaj w okolicy oczu jeszcze nałożyć. Natomiast nie, to są płatki takie po jednej stronie bawełniane, po drugiej stronie bardziej no takie powiedzmy silikonowe, które są przyklejane do takiego płatka i nie ma tam już żadnego płynu. Działanie jest bardzo słabe tych płatków, bym powiedziała. Nie za bardzo mi to odpowiadało. Są trzy opakowania w każdym z tych pudełek. Zużyłam je, ok, ale wiecie co, jakieś furory nie widziałam. Nie widziałam tego, że po prostu je ściągam i moja skóra pod oczami wygląda na ujędrnioną, że te zasinienia są może mniejsze, że jest bardziej rozświetlona. Czegoś takiego nie widziałam, więc no ja do tych płatków nie wrócę. Są inne firmy fajniejsze. A teraz chciałam Wam pokazać plastry do depilacji twarzy. I te plastry się u mnie bardzo sprawdzają. Wiecie co, ostatnio, nie wiem, może temat trochę kontrowersyjny, tak? Kobiety to robią, mają wąsik, usuwają, żeby makijaż ładniej wyglądał i tak dalej, żeby skóra twarzy była bardziej wygładzona. Szczególnie dla tych, którzy nagrywają, bo kiedy się odwrócimy i nie wiem, światło jest bardziej widoczne tutaj na tej linii, można zobaczyć właśnie linię takich włosków i może to nie wygląda zbyt estetycznie. Mnie to nie przeszkadza, aczkolwiek robię to dlatego, że no ja się po prostu czuję z tym lepiej i ten makijaż fajniej wygląda. Ale jakoś, wiecie, jakichś większych takich włosków nie mam, ale stosuję te plastry. One są takie właśnie woskowane, przyklejane na taki mały foliowy plasterek. Bardzo łatwo się to rozciera w dłoniach, nagrzewa i później przyklejamy, szybko ściągamy i nie ma żadnych podrażnień, nie wyskakują żadne, nie wiem, krosteczki takie później po podrażnieniach na skórze. Do tego jest dołączona jeszcze oliwka, której ja nigdy nie stosuję, bo wosk łatwo schodzi przy przyłożeniu później tego zużytego wosku do miejsca, gdzie jest jeszcze pozostały wosk na naszej twarzy i po prostu odrywamy i ten wosk się przyczepia, więc ja nie mam już potrzeby używania tej oliwki. I bardzo fajnie się sprawdzają te plastry. Teraz coś, o tu już mi się widzę, że pobrudziło, ale nieważne, to już idzie do wyrzucenia. Jest to 7-dniowa skoncentrowana kuracja kwasem hialuronowym i to jest od Nivea. 7-dniowa kuracja, więc wystarcza ten preparat na 7 dni, mi może trochę na dłużej. Stosowałam go i rano, i wieczorem. Jest to aktywująca komórki skóry formuła nasycona kwasem hialuronowym i boosterem kolagenu. Sprawdza się mega, naprawdę skóra była ujędrniona. A ubrudziło się to opakowanie z mojej małej miszy, którą już zużyłam i ona jest w odcieniu 21. Krem BB, który się u mnie sprawdza po prostu mega. Jeszcze on jest w odcieniu 21 light beige, ale przy miksowaniu tego z tym podkładem, to jest po prostu idealny koloryt dla mnie i ta formuła zmieszana tych dwóch kosmetyków razem sprawdza się u mnie rewelacyjnie. Mam to teraz razem na twarzy i wydaje mi się, że wygląda bardzo naturalnie, bardzo delikatnie, nie jest to, wiecie, żadna taka tapeta. I to mi odpowiada. Teraz mam, to się nazywa korektor pod oczy, concealer firmy Boutique, która jest też robiona dla sieci supermarketów Sainsbury i to jest z witaminą E, z aloesem, ma bardzo wysokie krycie, z czym ja się akurat nie zgodzę i ma naturalny wygląd. Naturalny wygląd tak, bardzo fajna konsystencja, bardzo lekka, bardzo łatwo się to nakłada, aplikuje, bardzo łatwo
aplikować też palcami, bardzo delikatnie. Nie zbiera się w ogóle w kącikach ani w liniach. Jest nawilżający, no bo ma ten aloes, witaminę E. I do tego, tutaj dlaczego się nie zgodzę z tym kryciem? Jest napisane, że jest wysokie krycie. Mi się wydaje, że to krycie jest średnie właśnie przy tej konsystencji tego korektora. Nie jest to tak tępa i ciężka konsystencja jak w kamuflażu. Kamuflażu? Czekajcie, co to jest? Lasting Perfection Collection, sorry, nie kamuflaż. Kamuflaż mi się pomyliło z Laure Mercier. Tak czy inaczej, bardzo fajny kosmetyk. Ja już mam drugie opakowanie, ale gdzieś mi się zapodziało, więc albo muszę się zapytać Olivera, gdzie on to wyciągnął, jeśli jeszcze istnieje. Albo muszę po prostu przejrzeć swoje zapasy, bo tam się gdzieś zawieruszyło. Teraz mam odżywkę z Biotebal, rzęsy XXL. Bardzo fajna odżywka, ale cena jest ok, jak na taką odżywkę. Warto zainwestować. Producent mówi, że widać już różnicę po 2 tygodniach. Ja ją widziałam znacznie szybciej, naprawdę po kilku dniach. Widać było, że te rzęsy są mocniejsze, dłuższe i widać. Teraz zamiast takiej odżywki stosuję, wróciłam do dawnej metody, którą stosowałam wiele, wiele lat temu, jak ta pomadka tylko wchodziła, i to jest pomadka rumiankowa z Altery, którą stosuję nie tylko na usta, ale i na rzęsy. I to myślę, że już jest sprawdzone przez wiele youtuberek od wielu, wielu lat, że po prostu rzęsy po tej pomadce są ekstra. Nie wiem, co tam jest oprócz tego rumianku, czy ekstraktu z rumianku, który właśnie fajnie nawilża też naszą okolicę oka i wiecie, nasze rzęsy, to jeszcze pomaga przy tym wszystkim na porost. Fajnie. Tutaj tuż do rzęs z Lovely, mój ulubiony, kolejne opakowanie, średnio mi starcza jedno na właśnie 2-3 miesiące przy codziennym użytkowaniu. Fajnie się sprawdza, ma fajną szczoteczkę, też mówiłam wcześniej, że mi przypomina ta formuła w ogóle tych tuszy They Are Real z Benefit. Nie osypuje się, nie ma żadnych grudek, nawet jak tusz się kończy, to nie ma w ogóle nic takiego. Fajnie się sprawdza, fajnie oddziela rzęsy. A teraz mam tutaj w dłoni oczyszczanie skóry normalnej, tłustej i mieszanej, i to jest ziaja liście Manuka. Ja bardzo lubię tą serię liście Manuka i ta druga to jest jagody Akai. One się u mnie bardzo, bardzo dobrze sprawdzają. Fajny krem mikrozłuszczający z kwasem migdałowym na noc. Nie wiem czemu, ale naprawdę u mnie te kremy z ziai się sprawdzają. Ja wiem, że wiele osób narzeka na tą firmę. Ja też na niektóre produkty, na niektóre serie, tak jak na przykład na serię Kozie Mleko, nie wiem, mam krem do rąk, czy miałam, i to się u mnie w ogóle nie sprawdza. No ale tak. Teraz mam maskę właśnie, Expressed Mask, moc rozświetlenia, i to jest koktajlowa maseczka SOS Illuminating Mask. Złoto 24-karatowe i kwas hialuronowy, cera zmęczona i niedotleniona. I to jest maseczka z Perfekty, musicie mi uwierzyć na słowo, tutaj już jest oderwany kawałek, może nie widać, jakiś włos jeszcze się przyczepił. Ale z tą maską miałam naprawdę niezłe przygody. Raz, że wiecie, jeśli widzę taką maskę w takiej saszetce, to od razu sobie myślę, ok, ona jest kremowa i działa na tej zasadzie, że nakładają się na całą twarz. Zazwyczaj producent tu jeszcze mówi, że jedno opakowanie jest na jedną aplikację, ja zazwyczaj takie opakowania stosuję na dwa, ale okej, mówię, opakowanie nie jest duże, nałożę sobie na raz. Nałożyłam ją sobie po kąpieli wieczorem przed spaniem i mówię tak, no zostanie mi tam nadmiar, no to po prostu to sobie tam wsiąknie przez noc i rano będę wow. I jakie było moje zdziwienie? Najpierw tak, nałożyłam na całą twarz, mówię, kurczę, błyszczę się jak naprawdę 24-karatowe złoto, żywe złoto. Już mi to nie odpowiadało. Mówię, coś jest nie tak. Po drugie, bardzo słabo wsiąkała ta maska, więc mówię, no naprawdę, chyba coś zrobiłam nie tak. Raz, że nałożyłam za dużo i zaczęłam czytać opakowanie. Na opakowaniu jest napisane, że maska jest do stosowania na rano. Co prawda nie jest napisane, w jakiej ilości to aplikować. Ja bym zdecydowanie nie nakładała całego opakowania.
może nawet mniej niż 1/4, dlatego że on się bardzo wyświeca. Nie wiem, to już teraz opakowanie było jakiś czas otwarte, więc nie będzie widać, tu jest jakaś jeszcze taka, wiecie, grudka. Więc to się błyszczy bardzo. Jedno, co zauważyłam, to na pewno konsystencja tego jest super nawilżająca i faktycznie skóra na twarzy była po zdjęciu bardzo napięta, bardzo nawilżona i miała jeszcze w sobie te, wiecie, te pozostałości tego złota, te drobinki. Pozwólcie, że ja już to wyrzucę. Tak, maskę się nakłada w ogóle z rana na oczyszczoną skórę i później się zostawia na 10-15 minut i później na to należy nałożyć makijaż. Więc od razu Wam powiem, że u mnie się to nie sprawdziło. Próbowałam na drugi dzień, już po tej nieudanej pierwszej próbie wieczornej stwierdziłam, ok, jeśli to jest pod makijaż, spróbujmy, zobaczmy jak to wygląda, jak to się zachowuje. Fajnie wygląda na twarzy, jak się nałoży mniejszą ilość. Działa podobnie do rozświetlającego mojego primera z tego, z Sephory. On jest tutaj akurat w takiej konsystencji jakby kleju, ale w bardzo podobnej konsystencji jest tam ta maska. I widzicie, to bardzo nabłyszcza. Więc jeśli ja chcę czegoś takiego nabłyszczającego pod swoim makijażem, no to sobie nakładam właśnie ten primer, tą bazę, albo ewentualnie mieszam ją sobie ze swoim podkładem. Na tej masce z Perfekty absolutnie nie utrzymywało mi się później nic, moje kosmetyki się ważyły, rolowały, co tylko mogło się z nimi stać, to się działo, więc ja nie polecam, ale polecam ten kosmetyk w okresie wakacyjnym nałożyć na swoje ciało. To jak skóra na dłoniach, czy w ogóle tutaj wiecie, na przedramieniu, na rękach, bo też takie stosowanie miałam, wyglądało to po prostu pięknie na skórze, więc ja myślę, że fajnie będzie tą maskę wypróbować po prostu na ciele i nie jako maskę, a jako taki może balsam, żeby dodać może takiego lekkiego właśnie świecenia na skórze. Wracam do swojej torby, już niewiele zostało, może się nie będę rozgadywać. Tutaj jest Cleansing Balm i to jest Moringa i to jest Emmy Hardy, takie małe opakowanie. Duże kosztuje koło, no nie wiem, koło 40-50 funtów. To małe trochę mniej. Jeśli jesteście zainteresowani kupowaniem kosmetyków w małych pojemnościach i wiecie, no dużo tańszych i chcecie je przetestować najpierw, zanim się zdecydujecie na takie duże opakowanie, to ja polecam robić zakupy tutaj w UK, jeśli jesteście na stronie internetowej Selfridges. Oni właśnie mają mnóstwo takich małych kosmetyków, nawet chyba cała Charlotte Tilbury jest tam i można sobie naprawdę w okazyjnej cenie takie małe próbki kupić i wypróbować. Ja bardzo lubię się teraz z balsamami, jak zauważyliście, nie wiem, czy mam tutaj wodę micelarną, nie, chyba pierwszy raz się u mnie nie pojawiła woda micelarna z Galerniera, dlatego że przeszłam właśnie na zmywanie swojego makijażu najpierw takim właśnie balsamem i również stosuję teraz do zmywania makijażu oczu oliwkę z różaną z Bielendy. Bardzo fajnie się u mnie sprawdza, ale o tym pewnie w innym dęku. Natomiast ten produkt fajny, gdyby nie cena, pewnie bym się zdecydowała na większe opakowanie. To przychodzi z taką szmatką muślinową, którą później sobie zwilżamy ciepłą wodą i całość ściągamy. Fajnie działa, naprawdę ładnie pachnie, przyjemnie się tego stosuje, no ale tak jak mówię, jest to no, firma raczej z wysokiej półki. Teraz jeszcze tutaj z takich kosmetycznych rzeczy mam jeszcze jeden krem i to jest krem Nux do rąk. Ja go kupiłam też na jakiejś promocji w aptece w Polsce jakiś czas temu i on chyba kosztował 11 zł. Fajnie nawilża, ja wszystkie te produkty lubię, one są też na bazie kremu, na bazie miodu i pachną tak jak wszystkie produkty Nux, więc jeszcze chyba z tej serii mam oliwkę do kąpieli. Ale nie lubię się za bardzo z oliwkami, więc zobaczę, czy może ją oddam komuś, czy zostawię. No jeszcze nie wiem, zobaczymy. Krem fajnie działał, polecam, jeśli jest gdzieś na jakiejś promocji. Ja go kupiłam chyba za 11 zł. Tutaj jest jeszcze cena chyba z tyłu nawet. I tak.
Teraz mam dwie świece. Jedna to była w takim zestawie Bell Moon i to też jest z sieci supermarketów Sainsbury's. Piękny zapach z bergamotką. Ja bergamotkę lubię w każdym kosmetyku dosłownie, ale jeśli chodzi o świece, no to zdecydowanie werbena, bergamotka to są moje zapachy. Uff, nie wiem, czy tu jakiś popiół. Dosłownie dmuchnęłam w tą świeczkę. Ona jest już cała wypalona. Nie wiem, coś tam był, jakiś pyłek czy kurz. Tak, i bardzo lubię te zestawy. W tym zestawie był jeszcze taki z patyczkami odświeżacz powietrza. I co jeszcze tam było? Nie wiem. Chyba już nie. Ten odświeżacz mam jeszcze tutaj na półce, stoi z takimi patyczkami. One są dosyć trwałe, więc jeszcze pewnie minie parę tygodni, zanim ja go zużyję. Ale dostałam też od Mikołaja, bardzo byłam zadowolona. A tutaj mam kolejną świecę, która jest z firmy Hotel Collection. Te świece są u nas dostępne w UK w Aldim. Pięknie pachną, one są robione na wzór. Pachną identycznie dosłownie jak Jo Malone. Jeśli lubicie tą firmę, no to powiedzmy pojemność takiej świeczki może kosztować nawet w granicach 100 funtów. Co jest po prostu dla mnie śmieszną ceną i ja nigdy takiej ceny bym na świeczkę nie wydała. Natomiast ta świeczka kosztuje 3,99 i ona była właśnie kupiona w Aldim. Wszystkie te świeczki mi się bardzo podobają, naprawdę sprawdzają się na prezent dla każdego, wszyscy są zachwyceni, a do tego te świeczki w dużych pomieszczeniach po prostu pachną na całe mieszkanie. U nas właśnie w okresie tym świątecznym paliliśmy właśnie tą świecę. Pachniało pięknie, zapach trochę przypomina, to jest black pepper i vetiver, nie wiem co to jest vetiver, chyba jakaś roślina, na pewno, ale piękny zapach, może trochę taki pomieszany z męskim, ale zdecydowanie polecam, jeśli widzielibyście gdzieś te świeczki, ja je widziałam kiedyś też w Tika Maxie, warto powąchać, warto zobaczyć. I ostatnia rzecz, którą mam, o Boże. Niezły syf się tutaj zrobił po tej miszy. To są lakiery semilaka. Nie wszystkie, niektóre kolory jeszcze zostawiłam. Spróbuję je przetestować z innym topem i z inną bazą. Powiem Wam, co tu mam po kolei, czego się pozbywam. To jest semilak Light Blue 622. Ten kolor od samego początku, jak ja tylko kupiłam, ten lakier był tak wodnisty, że nie wiem ile aplikacji na paznokieć, chyba 5 albo 6, żeby dobrze pokryć kolor. Pozbywam się, nie wiem czy go użyłam, może właśnie raz albo dwa. Tutaj jest kolejny Boyfriend Jeans, bardzo mi się podobał ten kolor. Ja go kupiłam z polecenia mojej koleżanki, która też go dosyć sporo używała wtedy. Dosyć dawno. Tutaj mam Semilac Semi Hardy, którego też się pozbywam w odcieniu Clear. Tutaj mam witaminową bazę, której się pozbywam. Kolejna witaminowa baza, której się pozbywam. I kolejny top. Była gdzieś jeszcze baza 2 w 1. O, jest. I baza top 2 w 1, której też się pozbywam. Nie sprawdzają się u mnie te produkty, nie wiem czy ja kupiłam je feralne, czy może miejsce, w którym ja kupuję i nie wiem właśnie czy one może tam, ten sklep nie jest zbytnio uczęszczany przez innych i może te produkty są stare, ale u mnie te lakiery się nie trzymają ostatnio i nie wiem co jest z tym spowodowane. Mam ochotę sobie wypróbować teraz Neonail, sprawdzają się u mojej siostry, ona jest zadowolona, więc być może u mnie też się sprawdzą, zobaczymy. No słuchajcie, to już na wszystko na dziś. Pokazałam Wam dosyć sporo, rozgadałam się. Nie wiem, jak długie będzie to denko. Postaram się coś wyedytować, uciąć. Może któryś z tych kosmetyków Was zainteresował. Warto je przetestować. Ja je wszystkie naprawdę bardzo lubię. No jedyna rzecz, które mi się nie sprawdziły, no to faktycznie chyba te żele od Mikołaja. Ale przez następny rok wiem, że ich nie dostanę. Okej, dziękuję Wam bardzo za uwagę dzisiaj i za czas spędzony ze mną. Mam nadzieję, że miło Wam się oglądało. Może któryś z tych kosmetyków Was zaciekawił. Ja zaczynam zbierać teraz już nowe i pewnie kolejne denko się pojawi w granicach, nie wiem, 2 albo 3 miesięcy znowu. Ale nie chcę, żeby było takie długie, więc może będę budować tylko do 10 opakowań i wtedy Wam coś nagram. Tak czy inaczej, ja się z Wami żegnam. Dziękuję bardzo.